Chciałbym poruszyć taki temat poczucia nienadążania za światem. Czy zdarzało ci się czuć takie uczucie, gdzieś z tyłu twojej głowy, może gdzieś w ciele, że nie nadążasz za tym, co się w tej chwili dzieje? Nie nadążasz za wszystkimi informacjami, które się teraz produkuje? Nie nadążasz za swoimi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną? W ogóle nie ogarniasz tego, co się dzieje w tej chwili na świecie i doznajesz takiego delikatnego poczucia pomieszania albo niepokoju, że aż tyle rzeczy się w tej chwili wydarza i ty tego wszystkiego nie ogarniasz, nie rozumiesz. W ogóle trudno jest ci uczynić sens tego wszystkiego. Wydaje mi się, że po części w tej chwili wszyscy to czują, szczególnie osoby, które mają większą wrażliwość, taką czujność tego, co się dzieje wokół nich samych. To jest taka kwestia troszeczkę ogólna, społeczna, tego, że mamy teraz trochę zamieszanie, jeżeli chodzi o COVID, tematy polityczne, tematy związane z pracą, przyszłością, tego, w jakim kierunku idzie świat, co się wydarzy z naszymi finansami, czy Bitcoin przejmie taką nadrzędną rolę w kwestii finansowej, czy w ogóle warto inwestować w to czy tamto, czy lepiej wybrać taką karierę, taką ścieżkę życia, czy może powinniśmy iść w tamtą stronę, czy powinniśmy iść na studia, rzucić te studia, wyjechać za granicę, robić to czy tamto. Wydaje mi się, że te wszystkie wartości, jakimi kierowaliśmy się do tej pory, zostały totalnie wymieszane i zmieszane, co poniekąd zmusza nas wszystkich do objęcia takiego kierunku tutaj, na samych siebie, żeby zwrócić uwagę na to, co my czujemy, jaką rolę w tym wszystkim odgrywamy, jakie są nasze indywidualne wartości, bo do tej pory to wszystko było takie, wiecie, wydaje mi się po części wymieszane. Wcześniej taką nadrzędną rolę mediów odgrywała telewizja. W tej chwili jest internet, są media społecznościowe. Każdy w każdej dowolnej chwili może stać gwiazdą, może stać celebrytą, może założyć kolejny kanał na temat duchowości albo psychologii, na temat rozwoju osobistego, dzielić się swoim własnym życiem. I mamy bardzo obszerną bazę danych i informacji i zauważyłem, że im więcej tych informacji mamy, tym coraz bardziej nasza uwaga i zdolność do utrzymywania koncentracji zaczyna się skracać. Tak jakby im więcej wiesz, tym trudniej jest ci pozostać tylko przy jednym temacie, bo zaraz pojawia się kolejny temat i kolejny temat i kolejny i kolejny i kolejny i kolejny, a jeżeli masz otwarty umysł i wszystko wydaje się ci dodatkowo ciekawe, to może tak siedzieć i klikać, i czytać, i uczyć się, i uczyć, i uczyć, i uczyć, a kiedy będziesz miał czas na to, żeby wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Tutaj też ważną rolę odgrywa kwestia porównywania się, bo jak masz przykładowo 30 albo 35 lat i porównujesz się do osób, które mają 40 albo 50 lat, albo do osób młodszych, które odniosły sukces i wydaje się tobie, że robisz coś nie tak, bo ktoś ogarnia życie lepiej od ciebie, albo jest coś inaczej, jeszcze inaczej. Czy to brzmi po polsku? Nieważne, udajmy, że tak. Możesz mieć takie poczucie, że to, w jakim miejscu jesteś teraz w życiu, jest niewystarczająco dobre i nawet może pojawić się takie poczucie niepokoju albo zmieszania i poczucie też kwestionowania samego siebie. I z tego wszystkiego wyrasta taka nadrzędna, ogólna potrzeba uczynienia sensu z tego wszystkiego. Dlatego taką dużą rolę odgrywa w tej chwili intuicja i też taka zdolność do przewidywania tego, co nastąpi. Wydaje mi się, że trudno jest spodziewać się w tej chwili jakiejś wielkiej rewolucji, to znaczy takiej natychmiastowej zmiany, żeby teraz wszystko nagle się natychmiast odmieniło. Wydaje mi się, że to, co się wydarzyło teraz, jeżeli chodzi o COVID, o pandemię, będzie miało na nas wpływ przez wiele, wiele lat i jeżeli chcemy spodziewać się jakichkolwiek zmian, to musimy nastawić się na coś, co będzie trwało długo i nie będzie tak natychmiastowo wpływać na nasze życie, ale będzie tak powoli, 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 powoli rozwijać się i otwierać, pokazywać nam to, co będzie naszą przyszłością, naszym nowym, ogólnym porządkiem. Czasami śmieję się, jak słyszę te różne takie teorie, że nagle świat ma się zmienić, transformować i że to już teraz jest ten moment i to się teraz wydarzy, bo uważam, że jest to troszeczkę za bardzo wyolbrzymione pod tym kątem, że hasła tego typu są bardzo mocno najeżone emocjami i wieloma obietnicami i brakuje im troszeczkę takiego uziemienia, takiej rzeczywistości praktycznej, aczkolwiek no
ma to jakiś tam byt w tej rzeczywistości, bo jeżeli ktoś porusza takie tematy, to pewnie jakaś tam częściowa prawda w tym jest. Tym bardziej, że to jaki wpływ miała na nas pandemia, to jest taki wpływ ekonomiczny, gospodarczy i też mentalny, bo zaczęliśmy się bardziej izolować i dużo osób popadło w depresję. I wydaje mi się, że jeszcze to gdzieś tam będzie w powietrzu wisieć przez trochę czasu, nie wiem. Oczywiście jest to kwestia subiektywna, ale jakiś sens temu wszystkiemu musimy nadać. No i zanim to się wszystko ogarnie i wiecie, poluzuje i wyłoni się jakiś nowy kierunek i w ogóle, no to trochę czasu potrzeba, żeby to wszystko ogarnąć. Ja też osobiście przez ten czas pandemii bardzo dużo zrozumiałem. Przede wszystkim o samym sobie. Dużo się nauczyłem o samym sobie, dużo miałem insightów, dużo wglądów, dużo takiego zrozumienia dla siebie, takiej refleksji na przestrzeni ostatnich 5 lat, tego co robiłem, tego jaki byłem kiedyś, co się takiego wydarzyło w moim życiu. Nabrałem dużo większego dystansu do siebie, dużo większego zrozumienia dla swojej osobowości i takiego, mógłbym powiedzieć, bardziej obiektywnego punktu widzenia na to co robię. I zrozumiałem, że strasznie dużo tworzę w internecie i potrzebuję zwiększyć troszeczkę swoją przestrzeń osobistą i zająć się bardziej sobą. Przestać tyle tworzyć, przestać tyle się dzielić, bo to jednak potrafi wyczerpać człowieka, taka ciągła presja na to, żeby tworzyć i gonić i być przed wszystkimi. Jeszcze z takim przekonaniem, że musisz zmieniać świat i być najlepszą wersją siebie, no to potrafi nieźle wypalić. Poza tym to są bardzo mocne przekonania, bardzo mocno idealistyczne i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach tak nie do końca są doceniane. Że jednak bardziej się dzisiaj docenia praktyczność i taką materialną użyteczność, też rozum i intelekt, a mniej się docenia kwestie emocji, uczuć, wrażliwości, intuicji i to jeszcze widać, to jeszcze widać tutaj na tym świecie, nawet jeżeli mamy teraz taki boom na rozwój duchowy, rozwój świadomości, rozwój wewnętrzny, to jeszcze nie jest na taką skalę, na jaką mogłoby być, a na pewno nie na taką skalę, abyśmy mogli wszyscy poczuć się we wszystkich możliwych warunkach komfortowo, nie? Mam tutaj na myśli na przykład to, że nie wszystkie środowiska są takie otwarte, jeżeli chodzi o środowiska pracy, o rodzinę, znajomych, kulturę, społeczeństwo. Wiecie zresztą o co chodzi. To też jest kwestia tego, że te wszystkie tematy są troszeczkę tak rozmydlone, po części jeszcze pływają w chmurach i zanim zostaną tak konkretnie uziemione i wsiąkną w naturę naszego życia, także my będziemy nimi żyć na co dzień i nie będziemy tak musieli mocno o nich filozofować, no to jeszcze troszeczkę czasu minie i jakby dopóki do tego nie dojdzie, że nasza cała kultura przesiąknie tą świadomością, duchowością, to możemy się spodziewać jeszcze takiego podziału, takiego dualizmu między rzeczywistością duchową a materialną. Między taką kwestią ideologii, takiego skrajnego, idealistycznego podejścia, mówiącego o tym, że duchowość, miłość, rozwój rozwiążą wszystkie nasze problemy bez uwzględnienia kwestii praktycznych i materialnych. Chciałem stworzyć ten przekaz dla osób, które czują się po części zmieszane i jeszcze nie wiedzą, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Tak, żebyście poczuli się dobrze i komfortowo, to chcę powiedzieć wam, że według mnie w tej chwili nikt nie ma kompletnego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Każdy jest w pewnym sensie jeszcze zakłopotany, zaniepokojony i ten taki nowy kierunek tego, gdzie to wszystko zmierza, dopiero nam się wyłoni i pokaże i to może nawet potrwać trochę czasu, kilka miesięcy, rok, może dwa, może więcej, nie wiem, ale na pewno to się pokaże, na pewno to się wyłoni, także jeżeli czujecie taki niepokój, to może was to w pewnym sensie uspokoi, jak powiem, że nie jesteście w tym wszystkim sami. No, ja mam na imię Damian, dla projektu Find Yourself, dzięki wam serdeczne za uwagę, stawcie do mnie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, stawcie swoje przemyślunki, zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na webinar, który odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 19 na platformie kolory.org. Webinar jest bezpłatny,
Będziemy tam poruszać kwestie oświecenia, niedualności, stanu flow oraz spiritual bypassingu. Także jeżeli interesują Was te tematy, to koniecznie wejdźcie w link na dole, kliknijcie, zapiszcie się i widzimy się na spotkaniu. Jeżeli szukacie czegoś więcej do rozwoju, zapraszam Was na moją stronę projektventureself.com.pl. Tam możecie kupić moje kursy na Udemy, możecie zapisać się do mnie na konsultację albo skorzystać z newslettera, czyli zapisać się na newsletter. Co tydzień będę Wam podsyłał filmiki, które udostępniam za darmo na YouTubie. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Miłego. Elo. Buźka. Ale poleciałem z flow. W ogóle znowu mam tu pryszcza. Skąd się wziąłeś, pryszczu? A, i naprawiłem dźwięk. Nie wiem, z jakiegoś powodu coś przestawiło się w aparacie i przez kilka ostatnich odcinków był trochę tak zniekształcony dźwięk. I ostatnio pogrzebałem trochę i tam okazało się, że można poprzestawiać trochę opcji i wróciły moje stare, fajne ustawienia. Także mam nadzieję, że odczuliście tą zmianę. Znowu coś się zmienia tutaj. Wiecie, to jest to intuicyjne odczuwanie, nie? Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to wejdźcie sobie na stronę 16 Personalities. Tam jest taki test, MBTI się nazywa. Możecie zrobić sobie ten test. I on pokaże Wam, jaką macie osobowość. I tam są różne rozróżnienia między osobowościami. To, co jest takie charakterystyczne, to jest to, że można zobaczyć niektóre tendencje, jakie się ma w sobie. Czy jest się na przykład introwertykiem, czy jest się ekstrawertykiem, czy jest się nastawionym bardziej na intuicję, czy bardziej kwestie praktyczne, czy jest się bardziej myślicielem, czy jest się bardziej osobą czującą, czy jest się bardziej osobą, która woli mieć plany i wszystko zorganizowane, czy jest się osobą, która woli lecieć na spontanie. I to pozwala wiele zrozumieć na temat siebie, innych ludzi i fajnie ogarniać to, co się dzieje wokół nas. Naprawdę, mega fajny test. Tylko trzeba zrobić go na spokojnie, być autentycznym w tym, jak się odpowiada na pytania. No i nie zgarszać się od razu. Jeżeli dostaniesz jakiś taki wynik, który niekoniecznie pasuje z Twoją osobowością, to spróbuj zrobić ten test jeszcze raz, poczytaj sobie o tych osobowościach i w pewnym momencie kliknie w Twojej głowie i będziesz wiedział, z którą osobowością rezonujesz najbardziej. Na TikToka wbijajcie i na Instagrama i na inne social media, na przykład na Facebooka. Wiecie, wszystko dla algorytmu. Zbudujemy 1 000 000 subskrypcji. 1 000 000 subskrypcji na YouTubie. Wielki Damian. Wielki Damian. Wielki Damianie. Wszechświat. Czary mary, hokus pokus, dzikie węże. I'm back. Wróciłem. Wiem, że czekaliście na mnie. Ja też na was czekałem. Na was. Jesteście częścią mojego mózgu. Jesteście częścią mojej projekcji. Bo tutaj zadziewałem się rzeczy, które zostały wyprojektowane tam, na obiektyw. I to tam wpada na matrycę. I ta matryca przerabia to, co ja mówię. Znaczy matryca nie przerabia moich słów, przerabia moje gesty na obraz. Mikrofon przerabia to wszystko na dźwięki. I wy to odsłuchujecie i to wpływa do waszej projekcji. I dzięki tak wspaniałemu urządzeniu mamy taki świat. A jeszcze do tego przychodzi mój komputer. I procesor. I karta graficzna. I internet. I prąd. I milion innych rzeczy. Ale to wszystko skomplikowane. Namaste, miśki. Miłego dzionka i pozdrawiam. Wajby. Wysokie wajby. Moja noga, ła.